No dobra, Adrian tam ogarnia temat z maszyną, mi się nudzi. Pokażę wam, taka typowa robotnicza dzielnica. Tutaj sobie przychodzą robotnicy, coś zjeść. I co, widzicie, niska zabudowa. No i tak tu im mija czas. Ja szukam chow lamien, czyli jedzenia takiego muzułmańskiego, ujgurskiego. No chyba, że nie znajdę, no to tu jest kwajcan. Kwajcan, czyli szybkie jedzenie. Powiedzmy, tutaj kosztuje jakieś, nie wiem, nie gdzieś 10 zł. Dostaje się podstawę z ryżu, no i się wybiera. Może chcesz to, to, to i to. No i tutaj widzicie kurczaki, warzywa. Do wyboru, do koloru. Ok. Idziemy dalej. Tu są chłopaki. Cześć. Z tego, z Meituana, czyli no jedzenie na dowóz. Co my tutaj mamy? O, tutaj okoliczny ośrodek zdrowia. Dalej nie widzę tego muzułmańskiego jedzenia. Tam fryzjer po drugiej stronie, fryzjerów już pokazywaliśmy. Jeszcze nie pokazywaliśmy tego. O, tutaj takie rzeczy. Widzicie. No ja tego nie lubię, to jest wszystko na słodkie, na słodko. Są takie desery, galaretki, owocowe sałatki. Słuchajcie, no to jest bardzo tanie, to już kilka złotych kosztuje, jaka pani. To jest sklep z wszystkim, no wiecie, majtki, kołdry, poduszki, wszystko co potrzebne, żeby przeżyć. I tutaj następny kwajcan. Co oni tu dają? Rodziomoł. Kurczaki. A przygotowują się do kolacji. Stawiają nowe. Takiego omlecika bym sobie zjadł. Nie wiem jeszcze na co się... O, a tam jaki... Chyba się tu wrócę, jak nie znajdę tego makaronu muzułmańskiego. No i co? No, no i tak wygląda dzielnica robotnicza. Dongguan, miasto fabryk. Pomiędzy Shenzhen a Guangzhou. Nie tak znane jak te dwa miasta, ale naprawdę w Dongguan się dużo dzieje. Bardzo dużo tutaj spędzamy czasu. To nie jest jakaś reprezentatywna dzielnica, centrum. No tutaj widzicie. Mieszka klasa robotnicza. Są wszystko przyjezdni z innych biednych dzielnic. No i oni po pracy sobie tutaj mogą wypocząć, przycupnąć. O Boże. Ciężarówka mnie atakuje. Coś zjeść. O, kurze stópki w różnych smakach. A gdzie jest mój chow lamien? Jest. Nie, to nie to. Tutaj widzicie poniżej 5 zł jest mnóstwo dań, które można skonsumować. No ale wszystkie. O, tutaj dwa chłopaki z Meituana. Tutaj za 3 zł 6 pierogów. Te paróweczki, nie polecam. Taki chiński fast food, hamburgerownia, ale wszystko z kurczakiem, bo wołowina droga. No i widzicie, przykładowo dwa hamburgery za 6 zł. No jest tanio, ale jeśli ktoś pamięta te polskie fast foody z lat 90., z początku wieku, no to mniej więcej ten sam poziom serwisu i jakości dań. O, tu się dzieje. Jest muzułmańska akcja. Patrzcie. Jaką mamy piękną sztukę. W ogóle kiedyś to jeszcze tak było, przed wirusem. O, patrzcie, jakie kąski.
przed wirusem to było tak, że przy takiej knajpie jeszcze taka koza albo baran normalnie była uwiązana i żywa, bo oni przez to pokazywali, że mają tutaj świeże. Katrupili ją tam na zapleczu i od razu do konsumpcji, ale no, po tej całej akcji do mnie z wirusem, no to już no nie wolno sprzedawać żywych zwierząt, to już się skończyło. No, kiedyś na targu. Kogo my tu mamy? Są muzułmanie. No, no i proszę. Ej, niha, moja oczy... Chao lamien, yomeo. Yomeo chao lamien. O, moja oczy zajrzeli. Tutaj widzicie, w ten oto sposób robi się makaron. Wszystko jest przygotowywane na miejscu. Świeżutki makaron. Ręcznie. Ja zawsze lubię u nich jeść. Mistrz makaronu. No, i to już jest gotowe. I do gara. Ha. No i widzicie, wszystko halal. No ja byłem pewien, że tutaj gdzieś będzie muzułmańska knajpa, bo one są zawsze. No i moje jedzenie się już robi. No muzułmańskie knajpy są fajne, ja lubię muzułmańskie jedzenie, ale mają jeden minus. Nie wolno tam palić papierosów ani pić alkoholu. Ale powiedziałem tam, żeby się po prostu nie śpieszyli. Ja sobie tutaj wejdę do sklepu. Są siedzenia, zapalę sobie papieroska i napiję się piwka. O, czego by się tutaj napić? Ej, niecha. A, jaka fajna. Ja sobie weźmiemy piwko. No tutaj sobie zapodałem z piwka Tsingtao. To jest butelka 600 ml. Taka przyjemność kosztuje 3 zł. Są moje papierosy, szłansi. Ostatnio mnie właśnie nauczyli palić te szłansi. Też mamy huangheloły. A, i mam ten betel. To jest w Polsce zakazane, traktowane jako narkotyk. To są nasiona takiej palmy, które działają pobudzająco. No to może potem sobie zjem. Dobrze, tymczasem poczekam, aż pan muslim skończy przygotowywać moje jedzenie. O, były pytania o papierosy na filmach. O, chińskie papierosy często gęsto mają właśnie takie złote, długie filtry. O, tutaj tak się to prezentuje. Papierosy huangheloł, czyli żółta wieża, to jest taki znak rozpoznawczy miasta Wuhan, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać po 2020 roku. Huangheloł. Tutaj szefowa podjechała. Tym autem to chyba nie robotnicy. O, tym AMG to właściciel tego sklepu się okazało. Tak się to prezentuje. A, sisie. Tak się to prezentuje. Jako zakąska czosnek obowiązkowo. Tutaj dodamy tego ladziao, wymieszamy. Naprawdę polecam. Jedno z moich ulubionych chińskich dań. Ja już sobie to wymieszałem, tak się to prezentuje. Dostałem też miseczkę rosołu wołowego, bulionu. I tutaj jeszcze Cao Yong Bing. To jest taki, ja to nazywam chipsy. Wziąłem też na wynos, bo tam Adrian się męczy. Także to będzie dla Adriana. Adrian się jadł lunch, ja nie. Także, no. Przystępujemy do konsumpcji. Jesteśmy? Nie, no jeszcze 40 minut. Okej. Okay. Następne pytanie.
tu użytkownik jeden Astor 1, także nasz subskrybent. Jak wygląda prostytucja w Chinach? Czy można spotkać panie przy drogach, tak jak w Polsce? To są w Polsce jeszcze takie te, przy drogach stoją, wirówki, jak w latach 90. No ale teraz jak im rok się zamknęli, to teraz wiesz, znowu wrócą. A, do roku. A, to wyjdą na ulicę. Ja. A tam jedna już te, już ten. A to chyba fake. Fake? No na pewno, fake, ona zrzutkę robiła, bo nie ma za co żyć, bo rok się na pan fake. Ej, tutaj też byście mogli powiedzieć parę zdań na ten temat. Prostytucja w Chinach. Słuchajcie, my mamy żony, my na ten temat nic nie wiemy. Nie? No słuchajcie, dobra, tak na poważnie, to no tak, mamy żony. Prostytucja w Chinach jest zakazana, jest to duże podziemie. Nie, kiedyś, ja słyszałem opowieści, że kiedyś było tak, że, był, że można było zobaczyć prostytutki, powiedzmy tam na ulicy, czy gdzieś tam było, no nie wiem. Teraz nie ma tego. Wytępili to i ogólnie no prostytucja to jest jedno z poważniejszych przestępstw. Tutaj, ścigają, robią zorganizowane akcje na tak zwane masażownie też, także... No, oni tam to próbują to jakoś, no bo wiadomo, no jednak jest to popularne bo na całym świecie. Często salony masażu mają tak zwany masaż z happy endem, nie? Dodatkowe opcje. Ale ogólnie, no wiecie, no tajniacy to wszystko, no, za to są takie kary i... Także no jest to tępione. Wykruszyło się to mocno w ostatnich latach, także... Ja słyszałem... Tutaj akurat w tym mieście, w którym dzisiaj byliśmy, to było właśnie znane jako zagłębie chińskiej prostytucji, ale też właśnie przez to, że było tak słynne, to tutaj naprawdę, ale jak to... rząd powiedział, ucinamy ten biznes, to nagle okazało się, że połowa hoteli i różnych innych salonów spa i tego zostało zamknięta. Nie masz czego żyć. No. Nie ma, no tu jest na przykład porno jest zakazane. Jest zakazane porno, oficjalnie zablokowane właśnie oprócz Facebook i tego. Sprzedaż jakaś nielegalna na uczacie, te wysyłanie filmów, takie tworzą grupy, gdzie za parę dziesiąt juanów miesięcznie wysyłają filmy na uczacie. Tak? No, ale to też tępią, no bo te, na uczacie nic nie ginie, to jest wszystko, wiecie, w rejestrze i oni gonią tych ludzi. Bo tutaj za porno też można poważnie peknąć, no. Przyuważcie na przykład... Jak ja byłem tu na początku, to wiesz, to jeszcze bywały te na ulicy na tym, na dywaniku sprzedawali płytki, nie? Tak? No. To? No, ale to było takie, wiesz, zwykły film trójaka, a to wiesz, 50, nie? Wow. No. Okej, okay, no także to tyle o prostytucji. Nie ma prostytucji, no, nie ma prostytucji. No, kurde, jak ja tu przyjechałem i filmy na DVD, bo to jeszcze było naście lat temu, no to jeszcze ten. Na DVD film kosztował 3 juany. O tak? Złoty 50 niecały wtedy. No, złoty, nawet niecały złoty 50, no wie. No, jak kupiłeś więcej, to nawet taniej. Tak? No. To były czasy. Pamiętam, wyrzucaliśmy cały karton tych DVD po prostu. A, no tak, jest cały karton tych DVD. Wspaniałą kolekcję filmów. Poszła na śmierć. Nawet połowy tego nie obejrzałem, bo wiesz, jak maniak kupowałem, to bym obejrzał. No, a to potem rozwinął się streaming w Chinach. Można streamować wszystko nielegalnie i legalnie. Legalnie filmy kosztują tu też grosze, więc tak jakby wycięli piractwo niskimi cenami, czyli to, co zawsze ludziom się tłumaczyło, jak najlepiej walczyć z piractwem. Nie oferować filmów po 200 zł najlepiej, to... No, znaczy może nie są po 200, no tak z grami. No słuchajcie... Jeżeli gra kosztuje 200, a piracka kosztuje piątaka, no to, no to stąd się bierze piractwo, tak? Nie gram. Jeżeli gry kosztowałyby 5-10 zł, to takie. To też każdy wolałby sobie kupić oryginalną grę. No ja mówię, ja też nie gram, ale chodzi mi już jako przykład, że. Mamy dwa abonamenty takie streamingowe. Jeden ten od Tencenta. Nie wiem, ile tam JoJo za to płaci. Wiesz, my jesteśmy te stare daty, bo oni pewno mówią, te stare bryki to nie wiedzą, co to Netflix. Ja teraz mam Netflixa w Europie.
Szkoda, że starzy nie jesteśmy. No ale teraz to Netflix wyrobi też za parę złotych, streamują sobie co chcą, wiesz. No, no to, to tak. Że no, tutaj jest, jest kilka Netflixów, tylko dużo, dużo tańszych. Te, na przykład te Apple Music tutaj kosztuje 10 łanów, 6 złotych miesięcznie. Wow. Okej. Okay. To też obszerne pytanie, trzecie, ten sam. A dotyczy Adriana. O mnie? Tak. O, pozdrawiam. Dlaczego nie o mnie? Czy mógłby opowiedzieć, jak zaczęła się jego przygoda z biznesem? Od czego zaczynał, zanim stał się milionerem? No to chyba trzeba cały odcinek zrobić. Oho, no. To historia swoje... życia, słuchajcie, do 15 lat, co wy chcecie, żebym ja to w 5 minut opowiedział? Czy swoją pozycję zawdzięcza ciężkiej pracy, pracy talentowi, a może przypadkowi? Nigdzie nie widziałem odcinków, które opowiadałyby o biznesowych początkach, a myślę, że historie kogoś, kto osiągnął jakiś sukces, są ciekawe. Dzięki. Myślę, że tak krótko podsumowując, jest to połączenie wszystkiego po trochu. Troszkę potrzebne było w tym przypadku. Troszkę co tam było? Ciężkiej pracy? To cały czas. To ja nigdy nie staję. Cały czas pracuję ciężko. Od wielu lat. Słuchajcie, ja mam... Wiedza, ja cały czas studiuję, ja cały czas uczę się nowych rzeczy. To też jest, to, dlatego mówię, to jest połączenie trzech rzeczy. Ciężka praca, ciągłe dążenie do polepszania siebie, zdobywanie wiedzy oraz troszkę przypadku. Samo to, że jestem w Chinach, jest przypadkiem. Ja nigdy nie planowałem do Chin jechać. Tak akurat potoczyły się moje losy, że miałem szansę tutaj przyjechać na krótkie wakacje. Tak mi się spodobało, że zostałem. Dobra, ja wam tu opowiem w skrócie. Więc tak, Adrian, że tak ogólnie to Adrian ma kilka, jak się to teraz nazywa? Centrów przyjaciół nauki, kluby nauki. Centr rozwoju dziecka. Także dementujemy plotki, że Adrian prowadzi szkoły językowe, Adrian prowadzi centra rozwoju dziecka, tudzież żłobki, tak? Żłobki. I żłobki. To może kiedyś były szkoły językowe, ale w obecnych są tak przepisy i tak. I na tym Adrian właśnie się dorobił tych swoich milionów i tych mieszkań. Znaczy nie, no właśnie na mieszkanie. No na mieszkaniach, no ale... znaczy on inwestował pieniądze z tego w mieszkania i bańka rosła, Adrian mieszkania sprzedawał, kupował następne. Tak się dorobił milionów. Jeśli chodzi o handel i o biznes, to wciągłem Adriana ja. Także żeby nie było, że tutaj Adrian wszystko. Słuchajcie, ja wam powiem wam w skrócie tak. Ja tutaj przyjechałem, to ja studiowałem i moją pierwszą, jakby moim pierwszym biznesem w Chinach było załatwianie studentom z zachodu studiów w Chinach. Czyli ja im ogarniałem całą papierologię, oni przyjeżdżali, ja ich odbierałem z lotniska, no i załatwiałem im mieszkanie, konto w banku, telefon, no trzeba było ich tutaj ustawić, tak? No i jak już oni wynajmowali to mieszkanie, no to najtańsze mieszkanie to było mieszkanie nieumeblowane. No i potem ja rozkręciłem taki biznes, że tutaj, wtedy się z Adrianem jakby skumałem, że my skupowaliśmy meble i cały dobytek od ludzi, którzy wyjeżdżali z Chin i później sprzedawaliśmy to tym, którzy przyjeżdżają do Chin. Mieliśmy magazyn, kupowaliśmy no wszystko. Coś się wyprowadzał, kupowaliśmy wszystko, od sztuczców, przez meble, firanki, telewizory, no przecież oni tego nie zabiorą, pralki, lodówki. No i potem im pomagaliśmy wynająć mieszkanie, znaleźliśmy im tanie mieszkanie nieumeblowane i od razu oferowaliśmy im... Zestaw startowy z wszystkich. Tak, no bo wiecie, bo jak przyjechał taki, to albo mógł wynająć mieszkanie, które było umeblowane po chińsku, a tam są, wiecie, twarde materace, no wszystko jest, no, twarde meble, kanapa takich z desek. No, zupełnie inaczej jest to wykończone. Tak jest. Ale ty trochę muszę cię sprostować, bo my się skumplowaliśmy a propos grubych interesów, ale import, eksport to ja robiłem, ty już wiesz, 12 lat temu. No, ale później przestałeś, tak?
No przestałem, bo centra rozwoju dziecka ruszy dobrze. No ale ja importowałem do Chin i eksportowałem z Chin różne rzeczy, tylko na drobną skalę, raczej na zasadzie drobnego przedsiębiorcy, rzeźbiarza. No. Tak, powiedziałbym, że... Znaczy w moim slangu no to się mówi rzeźbienie w gównie, nie? Rzeźba w twarogu. Dobrze. No, ja jeszcze, no i wtedy się jakby... Adrian miał vana i my jakby skupowaliśmy te meble, mieliśmy magazyn i tak dalej. No i ten interes szedł fantastycznie do czasu, aż nie wybuchła ta cała pandemia. No i wtedy więcej ludzi zaczęło wyjeżdżać, a ludzie przestali przyjeżdżać. No my jeszcze te meble skupowaliśmy i to wszystko, bo to już szło po takich cenach. No ale koniec końców... No... Przecież pamiętasz tą Henny, to przecież o, to jeszcze nam zapłaciła, żeśmy pomogli Mandżur popakować. Tak. Czasami to dostaliśmy, to pod koniec było tak, że ludzie na przykład uciekali. Czy nie uciekali, no musieli wyjechać. Musieli wyjechać szybko i po prostu zostawiali nam klucze od mieszkania i powiedziała, okej, okay, to ja chcę to i to, ta reszta jest wasza. I jeszcze nam zapłacili za to. Za zorganizowanie wysyłki i spakowania tego. A to tam takie rzeczy wchodziły, drony, telewizory, zestawy, kurcze, całe. No i dobra, ludzie zaczęli wyjeżdżać i przecież przestali przyjeżdżać. No i my w pewnym momencie już magazyn pełen mebli, no nie wszystkiego, łóżek tam ileś mieliśmy. No i co? Część poszła niestety na złom. No, część nam poszła na śmietnik. Co mogliśmy rozdać po rodzinach, no to rozdaliśmy. No i trzeba było zlikwidować, no bo ten magazyn generował jakby koszty. A bez sensu. No i wtedy przyszła pandemia, no i co? No ja zrobiłem film na YouTube, tak? Jeden. Który... I on zaczął całą przygodę. Tak, no i zrobiłem jeden film i zaczął dzwonić telefon. No i pierwsze zaczęliśmy z Adrianem robić maski, no to były przygody naprawdę fajne, kiedyś o tym opowiemy. A potem się zaczęły maszyny. No i teraz siedzimy w tych maszynach, takich przemysłowych. Także no, Adrian się dorobił na centrach rozwoju dziecka i na nieruchomościach, a ja... Na plandemii. Na plandemii. No, a ja na tym, na plandemii. Znaczy, ty też. No, wpadło parę złotych. No. No i tak to wygląda teraz. No bo ja dodam jeszcze, no bo w czasie pandemii moje wszystkie szkoły były zamknięte i tylko generowały koszta, więc ja musiałem też coś zrobić. A no tak, no raczej, no wtedy... Zapomniałeś, ale przecież ja jeszcze a no tak, przecież ty 5-6 byłeś... miesięcy byłem zamknięty wszystko, nie? No to wyobraźcie sobie, zamknęli mu wszystko na 6 miesięcy, a tam czynsze, nauczyciele, wypłaty i tak dalej. No, także nie ma, że Adrian milioner i tu Marcin przydupas. I wtedy ja wyciągłem dłoń do niego, zaprowadziłem go wspaniały... No, dzięki. Nie ma sprawy. No dobra. No i tak. No i tak sobie teraz dziubiemy. Adrian w dalszym ciągu prowadzi swoje centra rozwoju dziecka, żłobki. No i co? No i tak jak widzieliście... No dobra, to tyle. No. O tym jeszcze będzie. O, fajnie było, jakbyście opowiedzieli albo zrobili film o różnych narodowościach w Chinach. No... O różnych narodowościach? Chyba chodzi o różnych grupach etnicznych. Grupach etnicznych. Bo narodowość jest jedna tylko. Znaczy, no, są Chińczycy Han, tak, to jest główna. No słuchajcie, nie jesteśmy antropologami ani etnologami. A właśnie tutaj jeszcze jeden widz, ja tam się Chaoszanie go zaintrygowali. No ja tylko tak powiem ogólnie, że Chiny, komunistyczna partia Chin zjednoczyła właśnie całość Chin. Tak naprawdę Chiny były bardzo rozdrobnione w czasach cesarskich właśnie na bardzo wiele grup etnicznych. Nie mieli wspólnego języka, ani pisanego, ani mówionego. Był chiński tradycyjny, dostępny. To była przeogromna ilość analfabetów. Jak to się mówi? Niepiśmienność, jak ludzie nie umieją pisać i czytać. Analfabeci, no. No, że analfabetyzm tu panował przestraszny. Tak.
ponieważ był to chiński tradycyjny. Chińska partia wprowadziła... Uproszczony. Chiński uproszczony, żeby był łatwiejszy w nauce. Wprowadziła jeden język, który, który zjednoczył wszystkich Chińczyków, cały naród. Jedną strefę czasową. Od Ujgurów po... Chaoszanów. Po Chaoszanów, Tybetańczyków, wszyscy... przynajmniej mówią w jednym wspólnym języku, tak? Gdzie mogą podróżować. W szkole. Tak, gdzie mogą podróżować po całych Chinach i być w stanie się komunikować. Tutaj. Ujgurski, tybetański też funkcjonuje. No oczywiście, ale... pozostały ich własne języki, ale. Ale teraz gdzie nie pojedziesz, możesz się dogadać po mandaryńsku, a 50 lat temu jeszcze to nie było takie oczywiste. No nie, no to 50 lat temu, no to... Między wioskami, no może między nie wioskami, no w każdej prowincji inny język, no jak tutaj w ogóle robiliśmy... Rejony w każdej jakieś, powiedzmy rejony, co 50 kilometrów obowiązywał inny własny język, tak? No. I to takie, że nie mogli się między sobą komunikować, tak? Znaczy... Co 50 km to zależy też. No przecież może się powołać, to się też pada. Zależy na przykład tam, Chaoszanie. Tam, no to tam to, no, co parę kilometrów jest, co wioska, no nie? Nie, no to jest właśnie, no właśnie nie, bardziej tam w górzystych terenach, tam dalej właśnie. A, bo tam dróg tam nie było, słuchajcie. Tak, bo nie było dróg, wioski były od siebie oddzielone górami. Przez wiele lat plemiona wykształciły swoje języki. Tu Chaoszan jeszcze jest dość płaski jeszcze w porównaniu. No ale jak byliśmy, no to ale mamy tak, jest język Minnan, właściwie, czyli chaoszański, ale on jeszcze się dzieli na trzy dialekty. Chaozhou, Shantou, Shanwei. Potem mamy Hakka, mamy kantoński, tu mandaryński mamy. To tylko w jednej prowincji potem u nas. Tam Zhangjiang jeszcze mają, oni mają jeszcze jakiś swój tam inny. Także tu co jakiś rejon jest ich własny język, także. Że Chińczycy wprowadzili jeden uproszczony język pisany, jeden standardowy, urzędowy, tak? Tak jest. Przecież tak od czasu do czasu. No. Także Chińczycy zawdzięczają partii komunistycznej bardzo wiele. No. W Polsce się źle komuniści kojarzą, bo to tylko z biedą, pożogą, pustymi półkami i... No i byli też zależni w dużej mierze od Rosjan, tak? Sowietów powinienem powiedzieć, tak? A no tutaj inaczej się tutaj potoczyło, więc musicie zrozumieć, że pomimo tej niechęci wśród Polaków co do sierpa i młota, to tutaj jest wręcz odwrotnie. Dobra, Łukasz, Mateusz, czy możecie przybliżyć temat stomatologii w Chinach? Osobiście dużą część usług w Polsce miałem na sobie przeprowadzonych, implanty korony w implantach, aparat ortodontyczny, klasyczne leczenie, bla, 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 bla. Możesz coś powiedzieć więcej, bo ja tylko raz sobie kamień usuwałem u dentysty i to byłoby na tyle z moich wizyt u dentysty. No ja... Ja się zdziwiłem, to tylko powiem z mojego doświadczenia, jak usiadłem na fotelu dentystycznym, patrząc, że usługa kosztuje, już nie pamiętam, 60-80 juanów, tam 40 czy 50 zł, powiedzmy tak, po czym siadam na fotelu, a pan dentysta prezentuje mi, czy chciałbym zakupić nowe końcówki do wiercenia, czy mam je używanymi dłubać. Ja mówię, dobra, dawaj te nowe końcówki, jeszcze dwie dychy mnie skroi. No. Słuchajcie, w państwowych takich klinikach dentystycznych i w przychodniach jest bardzo tanio i to przystępne są ceny. No, no takie proste rzeczy, leczenie jest bardzo tanie. Ale jeśli chodzi o zabiegi tak te bardziej kosmetyczne, czyli prostowanie zębów, wybielanie, implanty, to już jest drogie. Tak samo chirurgia plastyczna, to tutaj jest w ogóle taka... No. Cały beauty. W ogóle teraz ostatnio zauważyłem, w ciągu ostatnich kilku lat bardzo, bardzo jest duże parcie na WeChat na sprzedawanie właśnie usług medycznych, powiększanie piersi,
korekty nosa, oczu, robienie, oni tutaj robią sobie w oczach tak, żeby mieli podwójną powiekę, bo to po koreańsku, naoglądali się z koreańskiej opery i mydlanej i teraz wszyscy chcą jak Koreańczycy wielkie oczy, żeby to wszystko powiększyć i tu wyszczuć. Teraz jeszcze te są filtry takie, że oni to wszystko, te wszystkie dziewczyny na tych TikTokach tu mają takie malutkie tu wszystko i one muszą teraz na Koreanki się robią, no bo to jest jakby ten wpływ. Ta kultura koreańska ma większy wpływ na młodzież tutaj w Chinach niż powiedzmy ta amerykańska, tak? Wybielenie skóry, no. Skóra musi być bielutka, bo to jest symbol. Ale to tak, ale to już jest takie trochę wieśniackie. No, nie? Wybielanie skóry już nie aż tak, ale to dalej symbolem jakby tutaj jest. Umówmy się, no, bo czasami te dziewczyny, które unikają słońca i tak robią się tak na blado, to już jest wiocha trochę, no nie? Znaczy może nie, ale jest tu taki, powiedzmy, utarty standard. No, nie będziesz, biała skóra musi być taka... No nie będziesz widział dziewczyny, która chodzi na solarium, no. No nie ma tutaj solarium. To wiecie, nie ma solarium, a na plaży leży się pod namiotem, albo... No. Zależy kto, no nie, bo na przykład ta moja czaoszanka, no to ona się uwielbiała opalać, ona ładnie wyglądała z ciemną karnacją, no nie? Ale to... No, wyjątek potwierdzający regułę, no, tak? Moja żona też ma gdzieś, no nie, białą skórę, bo ona w ogóle jest w ciemnej karnacji. No słuchajcie, bo też to się wywodzi z tego, że jeśli dziewczyna miała białą skórę, to znaczy, że nie była nie pracowała w polu. Tak, no. Bo ci o ciemnej, takiej spalonej słońce w skórze są ci, którzy robią w polu, tak? Lub na budowie, lub właśnie w ciężkich takich warunkach, gdzie nie są w stanie się chronić przed słońcem. Tak, ogólnie Chińczycy boją się słońca. Słuchajcie, parasol... Słońce w ogóle jest szkodliwe dla skóry, tak? I powoduje raka, więc... Zwłaszcza, że tutaj my jesteśmy na takim w klimacie, gdzie słońce, nawet jakby się chciało się opalić, to jest tak, po prostu parzy skórę. No, to nie jest słońce tak jak u nas, że siadasz sobie na słoneczku i jest, ale fajnie się wygrzewasz, jak jaszczurka na słońcu. Tylko tutaj normalnie no parzy cię. No, wiesz, jak ja czasami sobie wiesz, rękę położę na oknie, to mi normalnie parzy ręka po chwili. Tak? No w każdym bądź razie, słuchajcie, parasol to jest chiński wynalazek i oni nie wynaleźli parasola, aby chronił ich przed deszczem, tylko aby chronił przed słońcem. To, że później zmodyfikowali parasol i też chronił przed deszczem, to było jakby dzieło przypadku. Ale tutaj w ogóle parasolka to jest prawie mus, bo tutaj w przeciwieństwie do Europy, gdzie... U nas deszcz to prawie mrzawka przy tym, co tutaj jak deszcz pada. Dla mnie tutaj ja byłem w szoku, jak pierwsze deszcze widziałem. No. Idziesz, piękne słońce, a nagle robi się ciemno. I mówisz, aha, mam 2 minuty, żeby znaleźć schronienie. Albo kupić parasol, który sprzedaję wszędzie. Ale potem jest parasol takie, siup! I to tak 10-15 minut zazwyczaj. Tak. Po kilku minutach... Rzeka na ulicy... Tak, jest woda po kostki, normalnie płynie. No ale później to opada, tak? No i wychodzi znowu słoneczko i wszystko wraca i jest taka parówa wtedy. O Boże. Ten deszcz taki gorący paruje. No, tutaj jest to w naszym regionie. Ja pamiętam, jak tutaj przyjechałem do Chin. Pamiętam swój pierwszy deszcz. Ja tu nie mogłem. Po prostu wysiadam z tego samolotu i ja myślałem, że to ciepło z silnika samolotu. Nie! Ja mówię, o nie! I w ogóle dla mnie... Bo to już jest tu chota związana z wilgotnością, bo tak jak jest fajnie ciepło, powiedzmy, jak nie w wiem, saunie, na południu, dosłownie jak w saunie. Włoszech czy Egipt, tak, jest fajnie ciepło, nie ma, bo jest sucho, tak? A tu jest i sucho, i gorąco, i wilgotno, tak? 80-90% wilgotności, tak. To jest po prostu... I wiecie, pocisz się, ale to nie wysycha, więc... No, to nie wysycha, no to normalnie, ja na początku, teraz już się przyzwyczaiłem, już się aż tak nie pocę. Ale no to ja normalnie w mokrych majtkach chodziłem, no bo to, słuchajcie, pot, ja nie miałem czegoś takiego, pot to mi się lał, no tak ciurkiem i szczypał w oczy, bo to lało się tam, wiesz, ten pot słony, no nie, wszędzie. No ja pamiętam, jak po tych 2-3 dniach jeszcze, ja wtedy musiałem to załatwiać wszystko, no to był koszmar.
i przyszedł deszcz. A no i najgorsze jest to, że nocy się wcale nie robi chłodniej. No. Nie jest tak, że w nocy zajdzie słoneczko i się fajnie robi. Nie. Nie. Tam może trochę jest chłodniej, ale to wiecie tam, czy jest 36 czy 32. To nie ma wielkiej ulgi, ta wilgotność powietrza. I przyszedł, pamiętam, pierwszy deszcz i to była właśnie taka ulewa jak z Sebra. Ja tak pamiętałem, jak to świeżo jest po burzy w Polsce i tak z utęsknieniem czekam i leje, przestało padać, no nie? A tutaj nic, jeszcze gorzej, to jeszcze zaczęło parować, no nie? No, także pierwsze lato to był koszmar dla mnie. Mój bratek tu przyjechał, to ten... To też jak przyjechał, Jezu, on wyszedł do sklepu, wrócił, mówi, nie, muszę wziąć prysznic, bo był, wyszedł, wrócił do domu, klima i prysznic, i 3-4 razy dziennie prysznic, bo po prostu... No ja się też, ja w sezonie się kąpię 3-4 razy dziennie, no bo inaczej się nie da, no nie? No chyba, że wyjdę z domu, jestem cały dzień i... Ale mówię, ale to się przyzwyczaja człowiek, teraz tak. Już raz dziennie sobie prysznic jest okej, okay, a... Czy kąpisz w lecie raz dziennie? Wiesz, ja w klimy w samochodzie, ja z klimy do klimy. Aha. Nie, no ja się często kąpię, 2-3 razy dziennie. Słuchajcie, jak tutaj przyjeżdżają ludzie do tego klimatu, to dostają ataków paniki, mdleją. Są takie sytuacje. Ja znam Polaka, który dostawał po prostu ataki paniki co jakiś czas. Nie, ja już nie wytrzymam, nie mogę więcej, jak mówię, że za gorąco, za wszystko. No. Nie unoszą ludzie, no mdlenia, no to normalka. No, a ten, ja pamiętam Adam kiedyś ten. Adam? Ja z Adamem się kręciłem, wiesz. Z państwa środka. Pozdrowienia dla Adama. Kręciliśmy się, ja tam właśnie w koszulach chodził, wiesz, elegancko ten. I z niego się tak też właśnie lał. Ja mówię, ty musisz sobie weź jak chcesz koszulę, to musisz z krótkim rękawkiem. No. Bo ci musi te skóra parować, a jak dajesz z długimi rękawami, to nie ma gdzie ten pot odparować i jest po prostu, wiesz. To nie da się coś. No. A ja pod koszulką sobie elegancko. Ja luzie. Ja pamiętam, ja przeżyłem to pierwsze lato, to nawet nie było lato, bo ja we wrześniu przyjechałem. W klapkach, przecież u nas się w klapkach nie chodzi, tak? Gdzie ewentualnie na plażę idziesz, tak? No, tu się w klapkach normalnie. Normalnie się w klapkach chodzi. W takich japonkach. No. Zwykłe klapki. Szef fabryki tego... W klapkach, tak, t-shirt, shorty i to jest... Klapki, jeszcze takie chamskie, plastikowe najtańsze, no nie? To jest... Słuchajcie, ja wam powiem coś takiego. Nie możecie oceniać chińskiego szefa po tym, że właśnie idzie w klapkach i shortach. A szczególnie tutaj w Guangdong. Spółnie, tak. Tutaj w Guangdong to jest wręcz taki lans, no nie, to wiecie. Bo w garniturze wystrojony to chodzi agent nieruchomości, a nie szef fabryki. No, dokładnie, agent nieruchomości. Albo ten serpenteza, co tutaj goni ten chłop, on jest RPA, udawał Brytyjczyka. No przecież to słuchajcie, ten, jak to wyglądał komicznie, jak on w tym garniturze, w tym cieple. Ja nie wiem, jak on wytrzymywał. No on z RPA to przyzwyczajony do temperatury. Nie wiem, no. Słuchajcie, powiem wam, jak teraz, jak wygląda lans na takiego Lao Bana, szefa prawdziwego, takiego z Guangdong. Z... Duży brzuch? No tak. Słuchajcie, dobra, opowiadaj. Ale to wiecie, Guangzhou, Hongkong, te stare miasta, tak? Bo to Shenzhen nowe. Więc tak. To oni często jeszcze czarne zęby takie. Tak, paznokieć, takie długie paznokcie. Jeden albo wszystkie długie. Im dłuższe paznokcie u chłopów, oni czasami po kilka centymetrów mają te pazurska. To już jest rozdysko, nie? Nie, ale już na ostatniej prostej jesteś. To. Pazury długie pazury. Papierosy, ordynarnie drogie papierosy, wynaciągana koszulka, krótkie spodenki i klapki. Najtańsze, takie chamskie, plastikowe klapki z napisem sport albo fashion, albo coś tam po chińsku. I on jak siedzi i trzyma w zębach tego papierosa i te jego długie paznokcie, jak ma te klapki i tak noga za nogę i tego jednego klapka, to sobie tak trzyma na największym palcu i sobie tak nim tym dynda. No chłop, który przyszedł, kupił moje mieszkanie, to właśnie tak, właśnie pod koszulek, na krótko, czarne zęby, klapeczki, shorty i trzy bańki gotóweczką. No. Tak. No. A jeszcze z tymi zębami czarnymi, ja nie wiem, co oni, jak oni to robią, że mają te takie... Herbata.
Aha, to od herbaty. A, od herbaty. No. Ale to takie przejmuje, czarne, to są te takie... No taki wiesz, brązowy osady, nie? No, tak, no. Kiedyś ten teścia właśnie, bo on też ma takie te zęby właśnie brązowe. Ja mówię, chodź, wezmę cię do dentysty. Poszliśmy do dentysty, a dentysta mówi, pali. Piję dużo herbaty, piję. To nie ma sensu ich wybielać i czyścić. O to też się mówi. Normalnie byłem w szoku. Dentysta powiedział, że nie ma sensu tego czyścić, no. bo to będzie apiać. Dokładnie. No i tak wygląda, rozumiecie, gruby bonzo. No tak jak powiedziałem, że w garniturach to tutaj agent nieruchomości chodzi. No kiedyś i... jeszcze były te saszetki te męskie. Bo szef chodził z dużą ilością gotówki, tak. Bo to zawsze takie pęgi mieli kasy. Właśnie o te takie saszetki, takie małe torby męskie, bo tutaj największy banknot to jest 100 RMB, czyli to jest, no na ten moment to jest 60 złotych. 65, ile tam? No 65 złotych. 65 złotych, no nie ma banknotów 200 złotych czy 500. Ponoć macie mieć 1000 banknotów w Polsce, tak słyszałem. No taką inflację im dają, że 1000 no. zarobi. No to taki Laoban, słuchajcie, papierosy specjalne, takie ordynarnie drogie. I właśnie ta saszeta, no nie, i tam hajsu. Tak, zawsze mają ze sobą dużo hajsu. Tylko teraz jak wszedł WeChat płatności elektroniczne, no, to już tak nie. To już nikt tego nie nosi, bo po co tyle... Pieniędzy nosić. Po co to nosić, skoro i tak wszystko jest w telefonie, nie? No. Dobra, słuchajcie, dojeżdżamy do lotniska i ja mam, to jest T2 to jest chyba, nie? Ja nie wiem, no ty mi powiedz. Kurwa, czekaj. Dobra, okej, dzięki, musimy kończyć. No to pa. Jeszcze nie chce leci, to wrzucisz ten, to może muzyczkę. Powiedzieć coś mądrego. Coś mądrego powiedzieć. To jest lotnisko Baiyun z Guangzhou, jedno tutaj z największych w regionie. Jedno z pięciu, które opowiadaliśmy o tym poprzednio. Tu wjeżdżamy, no to właśnie jak ja przyleciałem do Chin, to był świeżo wybudowany terminal pierwszy tegoż tu lotniska pięknego. A teraz my jedziemy na drugi terminal, wybudowany parę lat temu. Tutaj widzicie, jest przebudowa jednej części tego starego terminala właśnie, także jest tu oddzielone. A my jedziemy właśnie na nową część. Tam jest w ogóle fajnie, bo można sobie zaparkować na lotnisku bezpośrednio na terminalu. Wsiadamy sobie samochodzikiem. I zostawiamy sobie samochód na lotnisku. Nie kosztuje to dużo, bo to słuchajcie, kosztuje 50 RMB za dobę. Czyli 30 zł za parking bezpośrednio pod drzwiami lotniska. Więc sobie przyjeżdża. Jest bardzo wygodnie przyjechać sobie, zaparkować po prostu auto pod terminalem, pojechać, załatwić co musimy sobie załatwić i wrócić. Wsiadamy do swojego auta i wracamy, tak? Za parking wtedy 100-200 zł, tak? Pamiętam jak przyleciałem do Anglii pierwszy raz i kolega na mnie czekał, żeby mnie odebrać i stanął na terminalu tym takim krótkoterminowym i zabolił, nie pamiętam teraz, bo to, ale to w ogóle było za 30 funtów, bo tam przekroczyło jakoś ledwo godzina i oddział 30 funtów za godzinę parkingu. Wtedy to dla mnie było bardzo dużo pieniędzy. Dobra, jedź na ten, no, na domestic, bo to na pan będzie domestic, nie? Departure. Mogę telefon znaleźć. Dobra, kończymy. Na razie, pa. Cześć.